zarzuca. Fajnie, nie? No, tyłem. Fajny. Ten. Fajnie, oczywiście kontrolowany drift. Kontrolowany drift. A teraz będziemy właśnie jechać, pokażemy tutaj właśnie, jak wygląda zaśnieżona trochę ulica, nieodgarnięta. Tutaj mamy właśnie to nasze centrum handlowe, chciałam powiedzieć, sportowe, które mamy i karate, i różne ciekawe rzeczy, i mamy piłkę nożną. Każdy, kto coś lubi robić, może robić. Ale główny dzisiejszy filmik teraz jest poświęcony temu, w ogóle to cześć, witajcie, bo nie zdążyłam powiedzieć cześć, witajcie, z wrażenia, że jadę po takim śniegu w zadymce. Przejedziemy sobie, żeby Wam pokazać, jak się jedzie właśnie w takiej pogodzie. Ja jadę na dwójce. Jadę na dwójce, ponieważ zaraz będę mieć tam zakręt. I jak widzicie, jadę samochodem na dwa napęd, na oponach całorocznych. Da się przejechać. Islandia nie jest taka zła. O, fajne zadymeczki. Jeszcze widać, jeszcze nie jest źle. Zadymka na Islandii może być taka, że nie widać nic. Śmiejemy się wtedy, że widać tylko wycieraczki. No, koło mnie siedzi Magda. Bo właśnie tak wracamy w tej chwili z tego naszego spotkania na WOŚP. O, tu nas zarzuci. Nie, słabo. No to na ręcznym by trzeba było jechać. A szczerze, to ja się jeszcze nie nauczyłam, jak jechać na ręcznym. Może dlatego, że mi opór szkoda i nie próbuję. Ale tu... Może wkrótce ta zima będzie tak ciężka, żebyś miała szansę na lodzie trochę pojeździć. Znaczy nie. Na lodzie się nie da pojeździć i szczerze mówiąc to... Ja bym, teraz trójkę zarzucę sobie, ja bym nie chciała jeździć w takiej złej pogodzie, bo ja się boję, że mogę nie wyjechać. Wtedy jak nie będę mogła wyjechać, to będzie stał, nie? I będę się... No ale w sumie autobus jest, no jeszcze nie jest tak źle, że utknę, nie? Jakbym gdzieś na farmie mieszkała, no to byłoby gorzej. Ale zobacz, nie? To jest niby centrum Reykjaviku, oczywiście tam odśnieżarki będą chodzić, będą pracować. Tak, ale tutaj nie będzie odśnieżarki. Ale tu nie będzie, no właśnie. Jak ktoś się pyta, jak jest poza Reykjavikiem, czy on może zwiedzać w zimę, to nie jest tak za specjalnie przy takiej pogodzie. Nie, tam już trzeba mieć kolce, bo niestety są góry na Islandii i zadymki i no tam już ja kiedyś jechałam właśnie górą, w lutym to było i miałam takie szczęście, że ze skarpy nie zjechałam, bo ja nie widziałam co jest, bo była właśnie taka zadymka. Widoczność, tak? Tak, że w ogóle widoczności nie było. Ja się jednak posuwałam, bo ludzie się gdzieś tam posuwali. Ja byłam na łuku, nie zauważyłam i jechałam już w przepaść. Tu sobie zrobimy nawrotkę jakoś. To było na Westfjordach, tak? Nie. Ja do Akureyry jechałam. To było w lutym właśnie. Tu chcę zrobić nawrotkę jakimś sposobem. Teraz się pokażę jakim. Dobra, jakoś tu będzie coś. Tu na tym parkingu będę. I sobie jeszcze raz przejedziemy tą trasę, żeby pokazać Wam. No, bo się pogoda trochę psuje, tak jest całkiem fajnie, ja lubię taką pogodę, bo chociaż czuć, że zima jest. Ale fajnie, że jest niebo wreszcie jakieś, a nie czarne. A, to fakt, niebo jest w tej tak chwili ładniejsze, było, no. Po prostu. Teraz jadę znowu na dwójce, wyjeżdżam sobie powoli i zaraz trójkę załączę i tam jest ta górka. I właśnie podstawowa zasada, żeby w lampę nie wjechać, to jest niezmienianie biegu na górce, bo właśnie w Akureyri jest taka ostra górka, kiedyś jechałam jeepem i ja wtedy nie miałam włączonego chyba napędu na 4, albo miałam, raczej ja miałam włączony napęd na 4, ale jechałam na trójce z takiej bardzo stromej góry i zmieniłam sobie bieg właśnie na górce, na łuku i dobrze, że nikt nie szedł po drugiej stronie pasa na chodniku, bo ja tak wjechałam, mnie tak zniosło, że ja na chodniku się po lewej stronie zatrzymałam. I to mi wtedy tak uświadomiło bardzo mocno. Czyli widzisz napęd na 4 koła tylko jak podjeżdżasz pod górkę, a nie z górki. Nie, z górki też, bo masz wtedy inne hamowanie, ale nie wolno zmieniać biegu. I właśnie o tu mamy tą naszą górkę, ja jadę 45 gdzieś, prawie 50 w tej chwili jadę. I lepiej właśnie tu wyhamować przed takimi właśnie znakami, które ostrzegają nas przed ostrym łukiem i jechać na... Ja w tej chwili jadę bez gazu, bez hamulca, bo ja po prostu się toczę na biegu i bieg dopiero można zmieniać o tu i lekko hamować biegiem, bo... No właśnie, bo można się znaleźć na lampie. Ale nas zniosło, fajnie jest. Wow, fajnie. Trochę pochuśtać. Nie, ja lubię się tak pochuśtać, bo ja jednak mieszkałam tam na Westfjordzie i taka droga to jest nic, to jest pikuś. Tam się jedzie tunelami, po prostu jak odśnieżam, jeszcze lawina jak zejdzie, to się tworzą fajne tunele i
ważne, aby był ciąg pod tymi kołami, to się przejedzie, a jak się stanie, no to już trudno, nie? No niestety, utkniemy i nie jest fajnie utknąć na mrozie w ciemności jeszcze na drodze, na której nikt nie jeździ, nie? A nie daj Boże, jeszcze zasięgu by nie było, no to już w ogóle będzie porażka. No teraz był właśnie wypadek. A takie linie, coś to najlepiej tak przejeżdżać obokiem, bo wtedy nas nie rzuci, nie zarzuci. Jaki wypadek? Ludzie w środę wybrali się z dziećmi na... A tak, 39 osób wybrali się skuterami. Pilot wycieczki stwierdził, że jest dobre niebo, nie będzie złej pogody, jednak zastała ich pogoda i 9 godzin byli na mrozie. W ten sam dzień dwa tiry się stuknęły, w ten sam dzień autobus z 21, jak to było poprawnie? 21, tak, dziękuję. 21 osobami, dzieci to były, stoczył się w rów i dachował, ale nikomu nic się nie stało. Również ten sam dzień zeszła lawina. No także wygląda Islandia i właśnie my zbieramy na Islandii na Björgunarsveit, czyli na ludzi, którzy wówczas, jak jest taka pogoda, coś się dzieje, idą i... Ochotnicza służba ratownicza, Tak. Każdy właśnie może do niej też należeć, jeżeli ma ochotę. Tak, i my zbieramy tutaj na nich, sprzedając czy butelki, czy papier toaletowy dzieci sprzedają. Można też im dać figurki pieniądze. Figurki właśnie, ja czekam, ja lubię te figurki, one do kluczy są, one są bardzo fajne. Ale nikogo już nie zobaczyłam teraz, może to... Teraz nie, ale te figurki będą chyba w kwietniu. Tak, oni czasami stoją w szpitalach, tak, oni są wszędzie, w sklepie, w Kronanie stoją, w Bonusie. Oni też to robią charytatywnie, nikt im za to nie płaci, że oni tam stoją. Ale mnie nosi główna droga i zobaczcie, jakie jest Sudurland Bright. Sudurland Bright i skrzyżowanie drugie, największe na Islandii pod względem wielkości, przepustowości. Kringlumira Bright, Sudurland Bright. I to jest właśnie takie coś. A tam dalej jest ulica Loigavegu. Nie Laugavegu, Loigavegu. Ponieważ A i U czyta się jako OI. Tutaj właśnie też trzeba podjeżdżać ostrożnie do tego skrzyżowania, bo ja już w zeszłym roku taką sytuację miałam, tak jak teraz, właśnie widać w tej chwili. Ja już jadę pasem dla autobusu i tak naprawdę mój pas jest o dokładnie tu, w tym miejscu. A jednak widzicie, dużo ludzi jedzie tym pasem dla autobusu i tam jest zwężenie i można się stuknąć, ale zrobiły się dwa pasy, w tej chwili ja źle stoję, bo jednak ludzie jadą prawy lewy, to teraz ja źle stoję. Nie ma, po prostu się nie liczy to, co jest na asfalcie narysowane, tylko ta kolejna się w tej chwili liczy. Także tu trzeba bardzo uważać, jak się jedzie, bo... No, o, jak on jedzie. Za dużo gazu. No bo to jedzie jakiś taki właśnie ktoś, kto pewnie tutaj nie był z Islandii i się nie nauczył jechać z ciepłych krajów. No, gdzieś z ciepłych krajów to mają to chyba fajnie, jak się uczą jeździć. Jeszcze ja przyjeżdżałem w klapkach, a ten śnieg tu leży na ziemi. Nosi mnie. O, właśnie, i teraz widzisz, dopiero wszyscy jest... Wszyscy opowiadają, jak... Tak, tych... tu trzeba patrzeć na prawo, czy coś nie jedzie i dopiero jest właśnie ten wjazd na ten pas, nie? Nie no, pogoda jest rąbista. Super jest. Pięknie. Szkoda, że narty mamy. Łyżę. No, bo już w ogóle nartek to by się nie pojechało, ale nie, spoko jest. Fajnie, tak. Fajnie. Jedziemy jeszcze się gdzieś przyjechać? Czy na kawę jedziemy? Nie wiem, to już... No, ja się mogę z tobą przyjechać. Zobaczymy na Docean. Pojedziemy sobie na Docean. Wiesz, że dawno nie było? Tam się dzieje. Dawno nie śmieszą ten. Tak, koło mnie, koło domu przejedziemy. Nie, to tylko pika, że działa. No, a co jeszcze tu opowiemy ciekawego? No, że właśnie... O. Że Islandia też ma bardzo dużo ciekawych znaków drogowych. Tak? No, jakie na przykład? Na przykład ten przy tym parku narodowym Thingvellir. No, Thingvellir. Thingvellir, dziękuję. No, proszę. Jest tam przy Silfie, czyli przy tej rozpadlinie. Silfra, jest czyli znak, że płetwonurcy nie mogą przechodzić przez drogę. Tam, gdzie dwie płyty tektoniczne się stykają i można nurkować. Tak. Nie nurcy, tylko nurkowie. Mnie wszyscy poprawiają, to ja mam satysfakcję teraz. Nurkowie, tak. No. Nurcy, nie? No, nurcy pływają i co dalej? I tam jest taki znak. No, gdzie jedziesz? Uwaga właśnie, aha, że nurkowie nie mogą przechodzić przez drogę. Zakaz. Poważnie. No. To nie zwróciłam uwagi, bo zresztą ja dawno tam nie byłam. Wiesz, w Akureli wiesz, że są serduszka przy sygnalizacji. Tak, serduszka są w sygnalizacji czerwone, fajnie. Ale dużo takich znaków jest, na przykład jest też owca, że przy
chodzi owca, koń, bądź krowa. Krowa, dokładnie. Albo ludzie też tam, no, takich jak się przyjeżdża przez takie małe właśnie. Ale jest też znak, że foki na przykład. O, foki. O, ja wiem, gdzie fajne foki są. Dwie foczki, które uratowali, bo one już tam gdzieś wypłynęły, czy coś. I dwie foczki wiem, gdzie są. Jest specjalne właśnie miejsce, gdzie te foczki są. Ale pogoda jest coraz lepsza, jak widać, nie? Coraz renifery, może renifery nas odwiedzą, nie tylko. O, tak. Ja mieszkałam w miejscowości, gdzie mieszkałem renifery. To jest właśnie tam na wschodzie Islandii. No właśnie, właśnie. O, tu będzie drift. Na wschodzie Islandii, tam gdzie mieszkałam, Weski Fjordur, to one właśnie po górach sobie chodziły, było je widać. Także całkiem fajnie. Ja widziałam właśnie dwa razy w parku Vatnajökull. Aha. Była wycieczka do jaskiń lodowej. O. Przepięknie, właśnie z tego względu, więc warto chociaż raz w życiu myślę odwiedzić. Ja uważam, że jak się mieszka na Islandii, to nie pojechać poza Reykjavik jest pewnego rodzaju porażką. Ale są takie osoby. Znam, poznałam, po 10 lat potrafili mieszkać tu w stolicy i nie pojechali nawet na gejzer, co dla mnie jest po prostu porażką. No bo oni zawsze mają tłumaczenie, że ja tu przyjechałam zarabiać pieniądze, nie zwiedzać. No ale mimo wszystko, prawda? Trzeba zobaczyć, gdzie się jest. Tak, dla mnie to jest właśnie dziwne tłumaczenie i moim zdaniem powinno się jak najbardziej korzystać z tego, gdzie się jest. Jesteśmy nad oceanem, tutaj gdzie zawsze widać górę Esja. Pokazywałam wam. Czyli widoczność jest do 100 metrów mniej więcej, niestety. Tak, może być. Już mi ABS hamowały, bo już coraz więcej śniegu jest. Trzeba patrzeć. Ale drift. Dobra, jedziemy. Jedziemy na dwójeczce, jedziemy. Zaraz i tak tam będzie czerwone światło, więc nie ma co się śpieszyć. Ludzie się śpieszą, jadą i stoją na tym czerwonym i tak. A ty podjeżdżasz powoli i przyjeżdżasz. O, coś widać jednak, coś widać po prawej stronie. Jest, ale jak widzicie nad naszym oceanem, tutaj ulica nazywa się Sybroid. Oj, proszę, czerwone. Na Sybroid zawsze jest wichura. Wichura. Także tak, podjechaliśmy tu. Sobie zobaczymy, co jest. Ja lubię taką pogodę. Ona taka jest... Pokazuje, jak słabi jesteśmy wobec natury. O właśnie, pokazuje, jak słabi jesteśmy wobec natury i też pokazuje, że no, tak relaksujesz się, oglądając tą pogodę, czy fale, czy ten sztorm śnieżny, nie? Że, w Polsce jeden. Się przejmujesz, że masz wiaterek, a tutaj nie wyjdziesz, nie? Nie otworzysz drzwi czasami, taki ten wiatr silny. No, jak ja byłam w Polsce, znaczy byłam, bo byłam, ale ile razy jestem w Polsce, to siedzę, stoję i myślę sobie, gdzie jest wiatr? Nie ma wiatru, czemu nie ma wiatru? Mi brakuje wiatru w Polsce, bo ja się tak przyzwyczaiłam, że tu cały czas jest ten wiatr, że jak nie ma wiatru, to dla mnie jest to po prostu dziwne i ja nie rozumiem, jak nie ma wiatru. I wtedy robi się duszno, robi się gorąco i myślę, Boże, gdyby ten islandzki wiatr był teraz, to by było tak przyjemnie. A ile razy tu się jest i myśli się, Boże, znowu piści, jak na Uralu. No niestety. To jest mój punkt docelowy rowerowy w ogóle. Ten, kto oglądał mnie, jak jeździłam rowerem, to wie. Wszędzie, gdzie jadę, obojętnie, gdzie jadę, tu muszę zakończyć. To jest taki mój punkt docelowy. Czyli i wtedy wracam do Wikingów, tak zwanym Solar Sign, czy... Ja nie wiem, jak on się nazywa. On się nazywa coś takiego jak punkt solarny, czy coś w tym stylu. Solistys? Tak, nie coś pamiętam. Takiego. Chcę nie wiem. Mówisz bo ja nie zastanawiałam się. Aha, nie zastanawiałam się nawet nad tym, czy to ma nazwę. Bardzo dużo osób tutaj staje, nie jak są wzorze. No tak, tutaj też. Dobry punkt, tak. Znaczy to jest dobry, ale nie, on nie jest dobry. Wiesz, oczywiście to jest oświetlony, masz rację, ale ogólnie... W Seltjarnanes oni stoją. Tak, jest lepszy. Bo tam jest bardzo dobry, tam jest po prostu czarno. Po prostu tutaj, jeśli masz wybór pójść do centrum, to już lepiej stanąć na wybrzeżu, tak żeby cokolwiek było widać. Może o to chodzi. A nie, no to na pewno. Ja po prostu ode mnie z okna teraz powinnam widzieć zorze, ale niestety niebo jest takie, że... Ale jedzie, zobaczcie, ile śniegu. Jedzie i po prostu ode mnie nie widać tej zorzy, bo nie ma nieba odpowiedniego w tej chwili do oglądania zorzy. No ale Magda, powiedz mi, jakie są twoje wrażenia, bo ty już którąś zimę tutaj jednak też jesteś. Co cię zszokowało na przykład na Islandii, jeżeli chodzi o zimę? To znaczy, nie byłam świadoma jako turystka, jak na początku przyjechałam do mojego chłopaka wtedy, jako turystka, tak? To był maj, ale poza Reykjavikiem naprawdę był taki wiatr, że kierowca powiedział, żebyśmy uważali, jak otwierać.
otwieramy i zamykamy drzwi. Tak, to jest bardzo ważne, bo może wyrwać drzwi. Że na przykład tutaj większość ubezpieczeń, to nie jest tak, że bierzesz samochód i na przykład są stłuczki, tylko większość ubezpieczeń właśnie musi pokryć to, że na przykład wiatr wyrwie drzwi, co bardzo szybko. Tak, i warto jeszcze powiedzieć, że ubezpieczenie zwykłe na Islandii pokrywa koszt wybitej przedniej szyby. Tak, o, tak, tak. Tak, to jest bardzo ważne. Dwa razy w roku można tą szybę wymienić, bo kamienie po prostu z drogi, które strzelają. No ale no, ogólnie, że, ich nie ma. Że też właśnie tak, że ta jedynka jest drogą tak jakby utrzymaną, a tak, reszta ta jedynka to możemy utrzymane. Powiedzieć, że jedynka to jest jedyna droga dookoła Islandii i nazywa się droga numer jeden. No i ogólnie też byłam w szoku, że dlaczego ktoś kazał mi wziąć rękawiczki, bo jednak. Lato. Tak, tak. Mhm, ale lato, rękawiczki, to czapka, prawda, szali. To prawda, że od lodowca wieje, nawet jeśli mają... O, tam jest bardzo zimno, no. Nawet jeśli, wiesz, ktoś był przygotowany, po prostu kurtka, wiadomo, jakieś takie traperki, buty z jakąś tam grubszą podeszwą, to jednak ten szalik i rękawiczki się przydały. O, koniecznie, koniecznie. Warto jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że jest taka strona, Vegagerd. Tak, słyszałaś, tak, oczywiście, tak. Tak, żeby sprawdzić pogodę, tak? Tak, sprawdzić pogodę. To są też angielskie ale, strony oczywiście, ale Vedur. Nie. Vegagerdin. Vegagerdin, tak. Bo tam jest możemy wejść. Bo tam jest podgląd z kamerami. Możemy sprawdzić drogi, czy droga jest przejezdna, czy jest odśnieżona, bo, czy jest zamknięta, bo w tej chwili drogi są pozamykane, jak jest sztorm. Więc warto na Vegagerdin sobie wejść. Nawet jeśli planujecie wycieczkę w góry, tak? To też tam są pokazane szlaki, na przykład kamery, czy to da. Czy w ogóle nie, jest na Vegagerdin są tylko drogi, szlaków nie ma. O, to może przepraszam, ja się pomyliłam. Nie, tam tylko są główne drogi, te wszystkie przyjezdne, gdzie my jedziemy w Islandię, czy nawet tu po Reykjaviku są kamery, ale szlaki to nie wiem, ale. Na pewno kamery są właśnie. Kamery, to jest najfajniejsze, tak. I to warto, to jest konieczne, to nawet nie to, że warto, to jest konieczność. Jeśli przyjeżdżamy tutaj i chcemy gdzieś jechać, zwłaszcza zimą, tą stronę. W tej chwili powstała nowa strona, ja zapomniałam, jak ona się nazywa, więc pod filmem, jeżeli znajdę, to ten coś safe, Drive Safe in Iceland, czy coś takiego jest? Safe in Iceland, tak. Coś jest takiego, to jest właśnie podobna do Vegagerdin. Safe Way in Iceland. Nie wiem, nie pamiętam właśnie. Nie pamiętam, no ale no. No właśnie największą plagą to są turyści z Azji, tak, którzy uczą się jeździć na symulatorach. Tak, masz rację. Amerykańscy, którzy na automacie jeżdżą, tak, to tak, też, o, też. Dokładnie. I oni nie znają sobie sprawy, jak się tu są dużo wiatry. Dużo turystów powoduje bardzo dużo wypadków i głównie turyści powodują wypadki. Jeżeli chodzi o przepisy drogowe na rondzie, te właśnie, które się zmieniły w tej chwili, że policja może dać nam mandat za zmianę pasa na rondzie, to w Mosfellsbaer na jednym z rond, bo tam jest kilka rond, jak się jedzie, na jednym rondzie w zeszłym roku było 70 stłuczek. Bo policja nic nie mogła zrobić, a ludzie po prostu, po pierwsze, na Islandii wewnętrzna ma pierwszeństwo, a nie zewnętrzna, tak jak jest to w Polsce i w innych krajach. Kiedyś w Polsce tak było, wiesz, tylko później oni to zmienili. I to też dziwne. Zostało to w krajach na przykład śródziemnomorskich. Aha. Dalej jest tak, jak kiedyś było w Polsce, czyli tak jak tu, wiesz? No. Że od zewnętrznej masz pierwszeństwo. Ja uważam, że ten od zewnętrznej, nie, od zewnętrznej, wewnętrzna ma tutaj pierwszeństwo. Tak, wewnętrzna. Tak. Ja uważam, to są ronda dynamiczne, one tak się nazywają, rondo dynamiczne. Ona ma dużo większą przepustowość jak te ronda, które są w Polsce. I może gdyby nad tym się zastanowić głębiej, to w Polsce nie byłoby takich korków, gdyby te ronda dynamiczne zamontowali. No tak, bo ludzie i my właśnie podjeżdżamy do takiego ronda dynamicznego, tylko że jest śnieg, to ludzie stoją na jednym pasie, ale tam później, tam gdzie ta kobieta teraz biegła, tam już są dwa pasy w tym miejscu, ale ten, ogólnie to jest właśnie rondo dynamiczne. Ten, który jedzie w środku, może okrążyć to rondo, chce wyjechać, to ma pierwszeństwo wyjazdu. Tak, właśnie o to chciałam, no właśnie, chciałam to ci powiedzieć. Ale... Tak, tylko tu trzeba uważać, jak jest śnieg, bo każdy jedzie jak farmer. Właśnie Islandczycy mają coś z natury wikinga na drogach, to specjalnie. Tak. Chyba spokojny naród, ale na drogach. No, mi kolega już kiedyś powiedział, co jest przed tobą, to patrz, co za tobą, to cię nie interesuje, prawda? Tu można właśnie lewy ten kierunkowskaz włączyć, że objeżdżamy to rondo, teraz prawy, że wyjeżdżamy. Tu są dwa pasy, wewnętrzny i zewnętrzny ma pierwszeństwo razem, bo są dwa pasy. To troszeczkę inaczej właśnie wygląda, jak jest sytuacja, że jest jeden pas, a drugi musi puścić. To będzie właśnie zewnętrzny, więc wypuszczał. Ja chcę zmienić pas, tu jest hopek, up, dobra. Sobie zmienię pas, bo my pojedziemy sobie do Saltarnes pod tą latarnię, zobaczymy, jak tam jest ciekawie. Czy w ogóle ta wyspa jest odcięta? Czy przypływ był jakiś? Znaczy, nie rozumiem. Czy da się przejść suchą stopą na wyspę teraz?
wyjeżdżamy, bo też mamy pierwszeństwo wyjazdu jakby z tą osobą, bo jest drugi pas. I ten drugi pas zrobi się w jeden pas, więc teraz trzeba patrzeć, czy ktoś nie jedzie po lewej stronie, bo tu teraz po prostu jest jeden pas. Co ja mówiłam? Może idziemy na set jarne z... Nie, coś wcześniej mówiłam, ale jak zwykle zapomniałam, bo jadę, prowadzę. Dynamiczne rondo. Nie. Nieważne. Jedziemy, tutaj mamy właśnie jeszcze Reykjavik, nabudowali nowych bloków, fajnie jest. Tu w ogóle bardzo fajnie, ale tutaj wieje. Tutaj właśnie w tej dzielnicy 107 Westrubayer to strasznie wieje i to widać teraz, jak my jedziemy, jak to wszystko do oceanu. Fajnie właśnie, fajnie się film nagra. Pojedziemy na latarnię, mam nadzieję, że tam jest odśnieżone. Wszędzie budują nowe bloki dla... No właśnie, biedni ludzie na ogół mają problem znaleźć mieszkanie. Ten bogaty to zawsze gdzieś się wciśnie, nie? Oni te budują te luksus i wód, czyli luksusowe mieszkania. I tak naprawdę to są tak drogie mieszkania. Kiedyś mówiłaś nawet, że niestety jak wybudują takie normalne mieszkania, to jest dwa bloki w skali roku, teraz może trochę więcej, prawda? No tak, to... teraz niby budują, ale tak jak patrzę na to, co oni budują, to wszędzie jest ten luksus i wód. Tak, nie ma tych właśnie obok zwykłych. Na przykład, tak. Tak. Wiesz. Oni wybudowali ileś tych bloków, które są tanie, bo mają być z założenia tanie mieszkania. Aha. I tam są tanie czynsze. Mhm. Wybudowali ileś tego. Jest firma, która się tym zajmuje. Mhm. Zapomniałam oczywiście, jak ona się nazywa, bo nie chodzę po tych stronach. Ale co jest ciekawe? Jakoś ucichło. Nic się nie dzieje. Już zamydlili ludziom twarz, bo już nabudowali, już tam ileś osób wcisnęli i już jest dalej luksus i but jest zbudowany dla bogatych. No później wiesz, Islandczycy, prawda, są bogatym społeczeństwem, ale tak. Nawet młodych ludzi rzadko kiedy stać na zakup mieszkania. Nie, właśnie jest duża grupa Islandczyków bogatych, ponieważ mamusia z tatusiem dadzą kasę, dziadkowie też mają kasę, to są ludzie, którzy mieszkają w mieszkaniach, domach spłaconych, pracują w bankach czy innych instytucjach, oni nie zarabiają tak jak my, Polacy, którzy przyjeżdżamy na dorobek. Oni są od pokoleń tutaj, od pokoleń są ustawieni, więc ja się nieraz spotkałam z młodym małżeństwem, 25 lat, z jednym czy tam z dwójką dzieci mają i mają kupiony dom. Mają kupiony dom. W jednym z najdroższych miast w Europie. Czy w Reykjaviku, Gardabajer jest tutaj najdroższy, czy tutaj Seltjarnarnes, ale mają kupiony dom. To ja przepraszam, ale jest duża grupa Islandczyków, którzy też nie mają pieniędzy. I mówię, to społeczeństwo jest bardzo podzielone. Tak, jest bardzo podzielone. Prawda, to jest właśnie szok, że jednak niby Skandynawia, prawda, mniejszy... No to nie jest Skandynawia. No przepraszam, kraj nordycki, ale tak. Ogólnie taki skandynawski... Patrz, jaki zawodnik biegnie. Hygge, to jest hygge, prawdziwy zawodnik. Tak, nieważne jaka pogoda, biegnie. Musi na zdrowie pobiegać. Chwała mu za to. Wow, widać na drodze, jak jest wiatr. Tak jakby się gotowało, nie? Aha. Ale pięknie. Wow, ale piękne wybrzeże. Zaraz tam podjedziemy. Pięknie. No, faktycznie. Naprawdę. Pięknie jest. Fajnie. Nie, to jest potęga natury właśnie na Islandii. Tak, to jest potęga natury. Surową tą naturę, no bo wiadomo, że to jest. Nie, no bardzo natura jest surowa. Mi tutaj przypomina się właśnie w tej części Seltjarnarnes, że tak jak ja na północy mieszkałam, po prostu potęga wiatru, że możesz jechać, nie wyjechać, albo nie wiesz, gdzie jesteś, bo też tak się zdarzało, że jedziesz i nie wiesz, w jakim miejscu drogi w ogóle się znajdujesz. Dzisiaj są GPS-y. Patrz, jakie te. Dobrze jest rozjechane. Tu jest wywiane, ale tam rozjechane, bo to takie zadymkowe zaspy się tworzą. I to jest najgorsze, bo jak wpadniesz w to, to można się zakopać. To trzeba też uważać. No. Także jak będziemy wracać, to zobaczymy, jak będzie. Tu jest 50 na tej drodze, my też jedziemy w tej chwili 50, także całkiem dobrze nam idzie. Ale fajnie, bardzo mi się to podoba. Super jest. Ekstra. Myślałam, że tu ktoś idzie, a to hydrant. No właśnie, też tak patrzymy, czy ta osoba się zbliży, czy ona tak stoi. Czeka. Tak ładnie. No, także tu już dojeżdżamy pod latarnię. Latarnia nazywa się, jak? Bo ja zapomniałam znowu. Znaczy, zapomniałam, Grota. Właśnie, ktoś... Grota. Przepraszamy, jeśli nie wiem, jak to się wymawia. Nie, Grota. Grota. Wiem, jak się pisze, a nie wiem do końca, jak się wymawia. Aha. A ja jakoś tak jadę i... Ja nie wiem, jakaś skleroza ostatnio. I ktoś idzie również? Tak, ktoś poszedł sobie na spacer i wróci zaraz, poszedł na taras i wróci zaraz. My mamy właśnie zadymkowe zaspy. Ktoś podziwia widok. O, ale fale. Fale są super. My nie będziemy raczej z samochodu wysiadać, bo jest to po prostu minięcie się z celem w tej chwili, bo cały samochód będzie w śniegu i całe my będziemy w śniegu.
ale widok. O, ale widok jest, to co się da podjechać, to i tak widać elegancko i tak, to się wszystko fajnie tu nagrywa, jest super. Super jest. Pięknie. Ktoś chodzi po tym wale, tak jak widać, ale tak? No, przy tej pogodzie, spójrz. Ale a no, ktoś poszedł tam na spacer. Ale widać, że jest odpływ, a teraz jest przypływ. To jest w tej chwili przypływ. I wielu turystów właśnie utknęło tam pod latarnią, nie mogli się wydostać. No niestety, to jak już tam utkniesz, to utkniesz na dłuższy czas. A wpadnięcie do tego oceanu plus 2 stopnie to raczej nie jest. Co przy tej sile, zwłaszcza tak, tak, tak. Ale zobacz, jakie kamienie są fajne. Fajnie, takie. Ja tego nie widziałam. Pierwszy raz widzę tak właśnie, żeby tak osłoniło. Super, nie? Pięknie jest, pięknie. Pięknie. No podobny dobra. Widok, nie, na pewno wiesz. Samochód jest odśnieżony. Właśnie. Widziałam, ta miejscowość nazywa się Blondaus. Blondaus, no. Blondaus. I właśnie tak podobna plaża, podobna siła o, latarnia wieku. Tam jest właśnie. Bardzo ładnie. I właśnie o, tutaj teraz to tak nie widać, ale tu jest, o tutaj ten wał jest właśnie, o którym my mówimy, że jak tam się wejdzie, to można utknąć i nie wyjść i po prostu, no, zdziwić się. Wtedy 112. 112 i informacje od tego, czy pozwolą nam wrócić, czy nie, czy przypłyną po nas, no bo ja nie wiem wtedy. Co prawda te osoby teraz, jak widzisz, zeszły z tego wału, już tak, już wracają, się, bo właśnie jest przypływ, a tu przed nami widać suszarnię. O, suszarnia czasami rekiny do ryb. Widać fajne te łapki, tak jak suszą. A nie ryby? Czasami. Ryby też, tak. Czasami. Rekiny suszą tu, bo ja nie zwróciłam uwagi. Tak, tak. Ale właśnie to było, jak suszarnia. Było ciepło, także wiesz, ja byłam w ciepły okres. Aha, w ciepły, no tak, tak, bo to nie teraz. To jest suszarnia nawet, ryb i za tym wszystkim jest pole golfowe. A jeżeli chodzi o suszarnię rekina, to mogę powiedzieć tyle, że to potwornie śmierdzi. Potwornie śmierdzi. I rekin musi być złowiony w jakichś miesiącach. Nie w każdych miesiącach, tak, go można rację, złowić. Że ta toksyna w... Tak, czyli można tak, się zatruć i umrzeć. Także to jest to. A rekina też warto spożywać, ponieważ on działa tak bakteriobójczo, że jak nas bierze angina, to jest bardzo dobrze rekina mieć. I ja to próbowałam i naprawdę to działa. Dzisiaj nażarłam się cebuli, więc samochód pewnie śmierdzi jak u jakiegoś cebulaka. Ale ty jadłaś też cebulę, więc nie czujesz. Ale ja czuję i ja jadłam cebulę, bo cebula jest właśnie bakteriobójcza, wirusobójcza, grzybobójcza. To prawda, właśnie zapytałam się Islamczyka, dlaczego oni zawsze serwują hakarle z alkoholem i on mówi, że właśnie w razie, jeśli to jest takie z czasów dawnych, kiedy nie było pewne, jak kto tego hakarla właśnie konserwuje. Haukarla, tak. Haukartla. No właśnie, to jest ten islandzki, o tu kiedyś znak zmienili, bo tu myśmy musieli ustępować, aha, a teraz oni muszą ustępować. Świetnie, bo to jest w końcu po latach zmienili, tak. Tego osiedla, tak? Tak, tak. Jedno z chyba bardziej ekskluzywnych, tu mieszkają rynki. No tu jest sel lekarze, tak, to jest bardzo drogo, tak. To jest bardzo drogo, tak. Islandczycy od pokoleń bardziej, tak? No, czy co mają kasę. To nie my. No niestety nie my. Trzeba zagrać w lotto. Znaczy Polacy też mieszkają. O, jaka fajna zaspa. Podjeżdżamy, trzeba się rozpędzić. I z gazu. I gaz. No tak, bo nie można się na gazie w tym rozpędzić, bo nas może znieść. I się koła zaczną kręcić inaczej, nie? On musi luźno w to wjechać. Także widzicie. Tu trzeba po prostu myśleć, jak się jedzie. I po to ta jest wycieczka, żeby pokazać wam trochę, jak się jedzie po śniegu. No i dobra, haukar. No i co dalej? To znaczy on właśnie mówił, że to ze względów bezpieczeństwa, że zawsze się pijało alkoholem, żeby w razie jak ten hakar byłby niedobrze przygotowany, to że zawsze alkohol zabije te bakterie, które wiesz, szkodzą naszym Warto warto powiedzieć, czym oni go zapijali, jakim to jest alkoholem. Czarna śmierć, brennivin, akwavit, tak, ale kiedyś brennivin jego nie było. O, na rowerze ktoś jedzie, dobry. Ojej. Bimber tak zwany, tak? Tak, Landy, czyli Bimber. Oni tutaj właśnie robili sobie Landy, bo kiedyś, warto nadmienić, była prohibicja i oni właśnie chcieli mieć swój alkohol i tak powstał brennivin, który jest znany jako czarna śmierć i na tej butelce była czaszka tłubia. Nie jak się ale podróżuje po Skandynawii, prawda? To tak, ale ze względu na turystów nie ma gdzieś czarnej trubie i czaszki, bo ludzie bali się, że to jest coś strasznego, to zmienili jest logo Islandii. Ale oryginalna butelka miała czaszkę. Ale co aquavit? Że to jest takie typowe dla krajów skandynawskich. Woda, żytnie, jak tak, to... No właśnie.
właśnie woda tak. Woda życia? Tak, coś takiego. Woda życia, ławi. Zostawia każdego. O tak, na pewno każdego podstawi. Dużo osób właśnie z turystów, nawet jeśli się zapytasz, tutaj bardziej im smakuje, to jest właśnie ta czarna śmierć. Aha, to jest dziwne właśnie też. Nie wiedziałam, że tak dobrze właśnie się sprzedaje i to jest jedno z A ja ostatnio piłam Jagermeister i właśnie też przekonana o tym, że strasznych halucynacji po niej można dostać, bo tak zawsze myślałam. Powiem tak, miałam kaca na drugi dzień, bo zmieszałam to z piwem, ale ogólnie bardzo mi smakował. To właśnie mnie zaciekawiło, ja oczekiwałam czegoś strasznego i w ogóle potwornego, a nigdy tego nie próbowałam. To tak jak na bazie ziół, tak jak beherówka, tak coś. No bo ja na przykład żubrówki na przykład nie wypiję, bo dla mnie ona śmierdzi mi już podchodzi, bo nie lubię takich rzeczy, nie? Ale ten był całkiem spoko, ale tego brandy winu to ja powiem ci, że tu tyle lat mieszkam na Islandii, bo już 21 minęło i brandy winu ja nie piłam. Ja oczywiście też nie piłam, ale... To może jest czas robić imprezę z brandy winem. Zakupiłam alkohole, stwierdziłam, że to jest dobry po prostu, dobry patent na pamiątkę stąd. A nie, no oczywiście. I kupiłam wódkę niebieską, tak zwaną Rejka, ona jest taka bardzo popularna. Rejka, tak. Czy Rejkia? Rejka. Rejka. Tak, w skrócie. Nie wiem, przepraszam, jaka jest cała nazwa jej. Właśnie nie I wiem. I bardzo jest popularna w krajach właśnie UK, bardzo lubią ją pić. Też podobno bardzo. Ale to jest ta, która... Niebieska, ta z lodowca niby, która no jest... No to Rejkia. 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 No tak, właśnie warto nadmienić, że ta, żeby już tak o alkoholach za dużo nie gadać, bo to nie kanał alkoholowy, ale jako ciekawostkę, że wódka Rejkia jest produkowana z wody czystej, pozyskiwanej z lodowca i jest filtrowana przez skałki magmowe pochodzące z wulkanu, więc to jest taka drift. Jest to taka wódka gorąca zimna, że tak powiem. Bardzo ale ciekawe. Też jest bardzo dobra. Dobra podobno, bardzo dobra. Kupiłam na prezent i... Tak, bardzo dobra wódka, tak. Jeszcze tego dobrą... mają fajne te likiery, prawda? Z jagód oraz a to z rabarbaru. Ja ale nie. Są bardzo mocne. Aha, nie to piłam. Że ja jeszcze mogę mocne. Polecić wódkę El Duris. Też jest dobrą wódką. Też jest dobrą wódką. Też niektórzy koneserzy na przykład, jeśli ktoś bardzo lubi whisky, ona jest bardzo droga, ale islandzka whisky no, jest jedną z najrzadziej, gdzie można w ogóle gdziekolwiek dostać. Więc... Bo oni teraz zaczęli ją niedawno produkować. Ja tak za dużo się nie interesuję alkoholami, bo ja raczej nie należę do ludzi intensywnie drinkujących, ale no to jest ciekawy temat, że jednak taki mały kraj ma te swoje alkohole, nie? Tak, beczki są, wiem, że z Ameryki właśnie z dębu. Tak. Zaczęli się... Zaraz podjedziemy do ronda dynamicznego, tego największego tutaj w Reykjaviku, takiego najbardziej uczęszczonego. I żeby to właśnie pokazać, to pojedziemy sobie tym prawym pasem. A właśnie jeszcze chciałam zaznaczyć, nie wiem czy wiesz, bo ja się też dopiero o tym dowiedziałam, jak moja rodzina przyjechała na Islandię. I poszli do baru angielskiego i oni tam robią degustację piw islandzkich. Pięć takich piw islandzkich właśnie jest. Ale gdzie? To właśnie tutaj w Reykjaviku tak, gdzieś? Tak, aha. To jest angielski pub. Aha, i Irish pub może. Irish pub być może, tak. Że oni właśnie robią degustację, więc jak ktoś by właśnie chciał spróbować, a nie chce zbankrutować w Inbudinie, może warto właśnie wpaść, tak? Albo na Facebooku kupi sobie Landi, bo niestety nasz naród słynie z produkcji i sprzedaży trunków wysokoprocentowych produkowanych w domu. I jako ciekawostkę trzeba dodać, jeżeli chodzi o bimber, że bimber można produkować w domu na Islandii, można go spożywać, ale nie można go wynieść poza drzwi mieszkania. A to prawda. Czyli nie można go sprzedawać. I za to już jest kara, za to tak. Nawet chyba za rozprowadzanie, że tak. Tak, powiem, bo nie wolno. Możesz zaprosić ile chcesz, możesz naprodukować ile chcesz, ale w domu i poza drzwi domu nie można z tym wyjść. Także to jest jak najbardziej legalne, więc można legalnie kupić sprzęty, które czasami widzę na Facebooku, są właśnie wśród naszej Polonii. Ktoś sprzedaje, ktoś poszukuje. No. Podjeżdżamy do tego ronda właśnie dynamicznego i jedziemy prawym pasem, który prawy pas musi puścić wyjeżdżających. I właśnie to rondo jest pokazywane na kursie nauki jazdy. Tu zaraz jest skręt w prawo i my jadąc tym pasem, jeżeli ktoś z tego lewego pasa będzie chciał w ten pierwszy wjazd tutaj wyjazd zjechać, to my musimy go puścić. I teraz musimy dać lewy kierunkowskaz, że objeżdżamy rondo. Tu musimy stanąć, bo jest jeden wyjazd, spojrzeć się, nikt nie jedzie, to jedziemy.
I dopiero teraz zmieniamy kierunkowskaz na wyjeżdżający i wyjeżdżamy. I tak to wygląda. Także to warto o tym wiedzieć naprawdę, bo można się tutaj rozbić, przyjeżdżając turystycznie do Islandii. Nie, no pogoda jest piękna, uwielbiam takie coś, ona takiej energii mi dodaje. Ja teraz z tą depresją walczyłam, więc, że tak powiem... Chyba najgorszym ogólnie, nie wiem, jak ja przyjechałam na Islandię, to jest to, że jednak muszę brać suplementy, witaminy D, pomaga chyba. Wiesz co, bo jest dla mnie za ciemno po prostu. Ja się przyzwyczaiłam do ciemności, mnie coś innego dobiło. Mnie dobiło to, że moja mama zmarła i do mnie dopiero teraz, tak już 2,5 miesiąca minęło, i do mnie zaczyna docierać, że ja zostałam sama, że grafik dnia, ja nie wiem co robić, ja śpię do 13, bo ja nie wiem co ja mam robić, ja nie wiem gdzie ja mam pójść, bo ja nie pracuję, bo jestem na tej rencie. I to jest tak ciężko, bo jest ta pogoda, że mi się nie chce wyjść, że ja zastałam się przez ten sztorm ostatni, bo miałam bardzo ambitny plan na tą siłownię, więc ja chcę właśnie jutro w poniedziałek pójść na siłownię. Znalazłam na stronie Czerwonego Krzyża, są fajne linki, gdzie można pójść szyć, można na drutach robić, do biblioteki można pójść. Gdzieś po prostu ja muszę zacząć wychodzić, bo naprawdę zaczęło mi na głowę siadać. I tu nie ma co się kryć ani ukrywać tego, bo każdy, kto przyjeżdża na Islandię, ma ten problem. Islandia, jako ciekawostka, Islandia jest krajem numer jeden na świecie w przepisywaniu leków na depresję. Tak. I ja powiedziałam, ja ich brać nie będę, bo problem leży we mnie i ja muszę z nim zwalczyć. Leki za mnie tego nie zrobią. Ja nieraz słyszałam, to ci tu przepiszę, a ja nie chcę. No weź tam jedź na swój pas, bo jedziesz po moim. Właśnie pytałyśmy się wielu osób, dlaczego jednak oni wyjechali z Islandii i duża część właśnie nie był problem z pracą, czy nie wiem, jakieś osobiste większe problemy, tylko to był problem z pogodą, ewidentnie. Dokładnie, to pogoda. Mi jakieś 10 lat zajęło, żeby zaakceptować, że jest ciemno w nocy. Znaczy w zimę. Ciemno w zimę, tak. Tak, i teraz jak ja już to zaakceptowałam, to ja uważam, to jest takie fajne nawet, bo można się dobrze wyspać. No właśnie, można się dobrze wyspać. Ale coś jest w tej nocy, co jest pozytywnego. I zorze polarne są. To prawda. I wiatr inaczej słychać na Islandii. Poza tym Islandczycy też są, przodują pod względem w ogóle piszący książki, wydający książki, kupujący książki. Najwięcej ludzi czyta książki na Islandii. Taką maurę, tak. To nie da się za dużo zrobić, tak? Powinna się ewentualnie, jeśli jest otwarta siłownia, basen bądź biblioteka. To prawie cały czas jest otwarte, dokładnie to jest, bo ludzie gdzieś się cały czas spotykają. Te stare czasy w nich zostały, że jednak biblioteki jednak funkcjonują i to na takim poziomie, że... szydełkowanie, prawda? Tak, w Polsce jest. Te biblioteki zamykają, a jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że biblioteki na Islandii, to nawet ludzie przyjdą pogadać do biblioteki, czy kawy się napić, czy właśnie jakieś kursy szydełkowania. Ostatnio widziałam, że w bibliotece, parę tygodni temu, w bibliotece, chyba w Hafnarfjordzie, zrobili taką godzinę dla czytania swojemu psu. O, tak. Tak, można było przyjść z psem i można było psu czytać książkę. I pies był spokojny podobno. Tak, i pies był właśnie spokojny. No i to było ciekawe. Nie wiem, spoko, dużo jest fajnych rzeczy. No nawet widać, widzisz, oni mają chyba takie, to jest fajne, taką postawę hygge, to tak zwany, nie wiem, tak zwany styl życia z Danii, tak i ogólnie. No. I oni nie, widzisz, w taką pogodę oni też będą pobiegać, tak, oni nie ma żadnych wymówek. Bo znasz to zdanie. Nie ma złej pogody na Islandii, są tylko źle ubrani ludzie. No to prawda. Są tylko źle ubrani ludzie i to widać bardzo po turystach, którzy nawet stoją tu na skrzyżowaniu, czekają na światło, gdzie obok jest tunel i można przejść dołem, ale oni czekają, no bo tu turyści nie wiedzą, ale ich ubranie, pomimo że mają trapery, to oni nie mają ubrania takiego na wiatr wodoodpornego, oni źle są ubrani. Nie są to na pewno kurtki takie... Nie. Bo to widzisz, Zazir, w jeansach, taką pogodę to będziesz zaraz cały mokry, także to nie jest też... Żaden Gore-Tex, membrana, bądź... Nie, nic. Oni tu przyjeżdżają po prostu nie zdając sobie w ogóle sprawy z sytuacji, jak poważnie to wszystko jest. No, ulica Langholzwegur, nie, Langahlid, przepraszam, Langahlid i Miklabroyd i prosto byśmy do Kinglanu sobie pojechali i jeden raz
usłyszałam, że właśnie ta ulica, bo się jedzie do Kringlanu, nazywa się? Kringlo. Kringlandzka. Kringlandzka. No dobry, nie? Kringlandzka. Fajne, no. No fajne, to mi się spodobało. Kringlandzka. Taka polska Kringlandzka. Muszę powiedzieć właśnie szefowej, bo ona też mówiła, że tam, już tak wszyscy powtarzają, tak jak Polacy, wiesz, pewne rzeczy, że to się tak przyjmuje. No właśnie. Tak naprawdę. A masz jakiś przykład? No właśnie, teraz ciężko mi się przypomnieć, ale no. Tak jak... Tak jak bonus, że nie jest bonus, tylko właśnie od Biedronki. Świnia? Tak, tak, właśnie. Do świni się idzie, nie? Do świnki, nie? Czy, no dużo, dużo. Do korony się idzie? Tak, do korony, dokładnie, dokładnie. No bo korona, to korona tak, w sumie, tak, nie? Korona, dokładnie. Do świni, do korony, odryw. My mamy Biedronkę, więc mamy też świnkę, tak. Ale opony zamieniły się trochę. Hakoj. Też słyszałam nazwę, bo ktoś nie mógł przeczytać, no to wiadomo, ludzie przyjeżdżają, czytają Hakkau, bo tak jest napisane. Tak niby, że sklep jest Hakkau i oni myślą, że to może... Nie, nie, ja wiesz, jaką najśmieszniejszą nazwę na Hakkau usłyszałam? Przez to, że jest napisane Hakkau. Haczkoj. To było najlepsze, to tak. Dużo takich rzeczy się słyszy. To jest chyba Mawaklit? Mawaklit, ale to tam z drugiej strony już przyjechałam. Znaczy tam w ogóle nie jechałyśmy, bardziej pod Perłę. Wyglądający trochę jak bez tych krzyży, gdyby nie było krzyży, to by poszłaś do meczet. Ten? No bo cztery wieże, wiesz, takie, aha. Jak wzywają muzeinów. Ale fajny czerwony, muzein, tak, burdel! Podświetlili na czerwony burdel. No. Tutaj jest park też szkoły. Czerwone latarnie. Co prawda nie ma tu... Nie, to właśnie jest bardzo fajny park, ja w sumie raz w nim byłam. To właśnie, mieszka się w centrum, używa się samochód, to się nie... Ja właśnie mieszkając na tej ulicy, codziennie przychodziłam ten park aha, do pracy. Aha, bo tu mieszkasz. No to tak, fajne. Ale fajne jest to, że wychodzisz z lasu i wychodzisz, by tam z jest lawa. Cię by puścić. Przepraszam, to za duże słowo.